Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do medytacji Słowa Bożego na niedzielę już czwartą Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie jest z drugiej księgi Kronik. Księga ta powstała w IV wieku, gdzieś w połowie IV wieku, choć opisuje wydarzenia właśnie z VI i V wieku. Pokazuje tutaj gniew Boży, a jednocześnie miłosierdzie, które Bóg pragnie objawić. Gniew Boży objawia się w tym, że ludzie mnożyli nieprawości. I czytam. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Autor chce pokazać konsekwencje, jakie rodzą się z niewierności Bogu, z grzechu. To nie tylko wydarzenie opisane, ale ta historia nieprawości ciągnie się przez wieki po dzień dzisiejszy. Człowiek łatwo ulega złu, bo ono jest powabne, bo ono wciąga, ale ono jest bardzo tragiczne i zgubne dla człowieka. I dla Izraelitów to się skończyło właśnie niewolą. Czytam. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą, czyli świątynię w Jerozolimie, i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo pańskie, czyli Boży gniew, o którym Bóg zapowiadał przez proroków, a ale proroków nie słuchali. Dzisiaj też jesteśmy w sytuacji, kiedy raczej wielu ludzi Kościoła nie słucha, odrzuca, gardzi, walczy z Bogiem, z Kościołem, ale te konsekwencje będą też i następstwa tych konsekwencji będą poważne. To tylko czas, jeśli nie będzie nawrócenia i opamiętania. I właśnie dopiero niewola uświadamia Izraelitom, no, do czego ich doprowadziła lekkomyślność, niewierność Bogu, odrzucenie Bożego prawa. Tak, dopiero tam ta refleksja w niewoli powoduje nawrócenie serca, a jednocześnie zmianę tej mentalności życia, powrót do Boga, pragnienie, by na nowo Bogu służyć i przy Bogu trwać. Ten temat podejmuje także Ewangelia dzisiejsza. Jezus zapowiada, jakie konsekwencje właśnie będą w życiu Izraelitów. I On na siebie wziął te konsekwencje grzechów ludzkich. I dlatego mówi Jezus, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony, czyli ocalony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ewangelista święty Jan pokazuje tutaj Jezusa, który solidaryzuje się z nami i bierze na siebie nasze ludzkie grzechy, niewierności. I będzie za nie pokutował, będzie cierpiał, umrze na krzyżu. Ale w tym się objawi największa Boża miłość, Boża mądrość. Ta troska o człowieka, by człowiek nie zginął, czyli nie poszedł do piekła. Jezus przychodzi po to, aby ocalić człowieka, by mu przynieść życie wieczne. Właśnie, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Na zawsze był szczęśliwy. To jest prawdziwe oblicze Boga. Boga, który kocha, który się troszczy. Tu się objawia prawdziwa pedagogia Boża. Troska o człowieka, o jego godność, wolność, ale i wieczne szczęście. I dalej święty Jan pisze,
że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. No, historia dzisiaj się powtarza. Właśnie ludzie, którzy nienawidzą prawdy, Boga, no to właśnie robią wszystko, żeby cały świat wywrócić naturę ze szkodą dla człowieka i świata. Natomiast ludzie, którzy czynią dobro, cieszą się wiarą, cieszą się życiem z Bogiem, cieszą się zachowaniem Bożych przykazań, bo wiedzą, że tu jest właśnie ich szczęście, ich wolność, ale i nadzieja. Tu jest ich najwyższe dobro, doczesne i wieczne. Ludzie, którzy dobrze postępują, nie wstydzą się wiary. Właśnie wręcz przeciwnie, ta wiara dla nich jest skarbem, największym dobrem i darem Bożym. To też i dla nich Kościół jest taką wielką wartością. Ludzie, którzy żyją w prawości serca. Dlatego święty Paweł też podejmuje ten temat jeszcze raz, pokazując Boga w jego dobroci, miłości. I pisze: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni, razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To jest właśnie ta prawda o Bogu. Boga, który miłuje, który robi wszystko, aby człowieka ocalić. To też posługa Kościoła jest tym zamysłem Bożym. Przynieść ludziom Bożą prawdę, przynieść ludziom światło Boże, przynieść ludziom nadzieję, a jest nią Jezus Chrystus, bo On jest i źródłem prawdy, i prawdziwej mądrości. Tylko ta mądrość w pełni objawiła się na krzyżu. I święty Paweł pisze dalej: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Czyli tutaj nie zbawimy się o własnych siłach, nie mamy takiej mocy. Bo dzisiaj słyszy się takie stwierdzenia, że każdy sam sobie jest zbawicielem. Nieprawda. Zbawienie przychodzi tylko od Boga. Jezus nam je przynosi i ono się realizuje we wspólnocie Kościoła przez sakramenty święte, przez Słowo Boże, przez naszą wiarę, która nas motywuje, czy otwiera na te Boże nieskończone skarby łask. Zapraszam na Eucharystię, bo jest to dla nas największy skarb, największa wartość. To jest spotkanie z żywą osobą Jezusa Chrystusa, który pragnie nas napełnić swoją miłością i posłać w ten świat jako świadków Bożej miłości. Szczęść Boże.